poglądy i osądy. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj opolscy laicy będą uchwalali nowe okręgi wyborcze. Będzie gorąca dyskusja? Na komisjach tej dyskusji było dosyć mało i chcemy zaproponować pewne alternatywne rozwiązanie do tej propozycji, która wyszła ze strony ratusza. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim napisało, że te okręgi nie uwzględniają kwestii takich narodowo-etnicznych. Te tak, proponowane przez ratusz. Ale przede wszystkim nie uwzględniają kwestii poszerzenia granic miasta Opola. Tak naprawdę nowe okręgi wyborcze, każdy z nich zawiera jakieś duże osiedle. Proporcje ludnościowe w tych okręgach są bardzo spore. My chcemy, żeby nowi radni, żeby nowe społeczności, które włączyły się od 1 stycznia do miasta Opola, mogły współdecydować w nowej kadencji samorządu. Czyli miały swoją reprezentację. Dokładnie tak, żeby któryś z tych mieszkańców się dostał po prostu do Rady Miasta. Pytanie, jak to zrobić w świetle obowiązującego kodeksu wyborczego? Jakie proponujecie okręgi? Będziemy proponowali maksymalną liczbę okręgów, która zgodnie z obowiązującą jeszcze ordynacją jest możliwa. Czyli 5? Dokładnie tak. Dokładnie tak. No a jakby się te granice zmieniły? Porozmawiamy o konkretach. Dokładnie tak. Chcemy zaproponować tutaj rozwiązanie takie, aby nie tylko Stare Miasto i Śródmieście tworzyło, to jest taki jeden z okręgów centralno-miejskich. Chcemy, żeby jeszcze jeden z takich okręgów miejskich typowo powstał. Kosztem tego, żeby tutaj rozproszyć jakby ludność tą taką nową. Czyli krótko mówię, znaczy nowo, chyba nie do końca, bo to by wyglądało w ten sposób, że te okręgi, jak pan mówi, stricte miejskie, kontra okręgi, no umownie mówiąc, wiejskie, przyłączone do Opola, chyba nie tylko w tamtym roku. Nie do końca, bo panie redaktorze, proszę pamiętać o tym, że w każdym okręgu musi być odpowiednia proporcja ludności, aby rzeczywiście tych mandatów była taka sama ilość, bo mówimy o 5 mandatach w każdym z okręgów. Nie mówimy o tym, żeby w którymś z okręgów był o 1 mandat więcej. Mówimy o tym, żeby w całym Opolu była pewna równość zachowana i do tej dyskusji dzisiaj będziemy się włączać. No dobrze, ale to jest 5 okręgów. Przy tym równym jakby podziale, przy równej reprezentacji to wychodzi mniej więcej po 25 tysięcy osób w okręgu. No to gdzie wykroicie niemiejskie okręgi po 25 tysięcy osób? Generalnie, znaczy niemiejskie. Miasto Opole jest... Znaczy powiedzmy jest nie jedno, takie tak. No, urbanistycznie miejskie. Tak, tylko chcemy wyjść naprzeciw właśnie oczekiwaniom tych nowych społeczności, które chciałyby mieć swoją reprezentację. Dlatego chcemy tą reprezentację w jednym z okręgów akurat troszkę umocnić kosztem tego, żeby rzeczywiście oni mogli w przyszłej kadencji samorządu mieć swoich reprezentantów. Czyli taki obważanek wokół Opola, tak? No nie do końca bym powiedział... Dwa półksiężyce? Bym powiedział dokładnie tak, a nawet tak naprawdę 3, bo jeżeli mówimy o propozycji, którą podał ratusz, my z niej całkowicie nie rezygnujemy. My to, co zaproponował ratusz, w pewnych nawet miejscach nawet utrzymujemy. I dało się to utrzymać. Dyskusja będzie na pewno ciekawa. No na pewno. Rozmawialiście z innymi klubami, żeby ewentualnie zyskać poparcie dla tego pomysłu? Jest to pomysł świeży, ponieważ tak naprawdę w ostatnim czasie dopiero otrzymaliśmy liczby ludności takie ostateczne, które na podstawie których oblicza się okręgi. Pamiętajmy też o tym, że musimy się trzymać konkretnych granic dzielnic, które zostały już przez Radę Miasta przez nas ustalone. I na tej podstawie można tworzyć okręgi. Nie możemy dzielić dzielnic w Opolu, więc o tym też warto pamiętać. I zaproponujemy rozwiązanie. To będzie podczas dyskusji. Co z tym radni zrobią, jest to ich indywidualna decyzja. Mam nadzieję, że będzie ich to indywidualna decyzja. Chcemy po prostu na ten temat podyskutować. Panie Marcinie, a gdzieś w Polsce mamy taką sytuację, że tak są te okręgi kształtowane? Znaczy, bo to trochę nietypowo, tak obważankowo tak, jednak. I mamy taką sytuację chociażby w Zielonej Górze. I tutaj jako przykład stawiam Zieloną Górę, gdzie jeden z okręgów to typowo obważanek. Może nie całościowy, ale taki jest półksiężyc, który rzeczywiście daje mieszkańcom tamtych terenów konkretne mandaty w Radzie. Mówi pan o tym, że ma pan nadzieję, iż radni będą głosowali zgodnie z własnym sumieniem, a może warto byłoby się tak politycznie potargować z klubami. No jest
parę tematów do ugrania. Dzisiaj na przykład jest wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady. Tak, panie redaktorze. To są polityczne decyzje. Może są i polityczne. Jednak my, kreując pięć okręgów, nie idziemy tylko i wyłącznie w kierunku nowych społeczności. Proponujemy również właśnie okręg centralno-miejski, aby też w mieście umocnić pewną reprezentację. Dlatego jest pewien kompromis wypracowany i zobaczymy, co z tym zrobią pozostali radni. Ale rozmów politycznych, jak rozumiem, nie było. Nie chciałbym się bawić tutaj w politykę i jeżeli rzeczywiście radni uznają, że jest to w ich ocenie nie do zaakceptowania, no głosowanie pokaże. No dobrze, a jak zagłosujecie w sprawie Krzysztofa Kawałki? Uważamy, że pan Krzysztof Kawałko, rezygnując z członkostwa Platformy Obywatelskiej, dobrowolnie powinien zrezygnować. Ale nie zrezygnował. Czyli dlatego będziecie za wnioskiem o odwołanie, tak? Tak, uważamy, że skoro mamy w Radzie Miasta dosyć silne kluby radnych i praktycznie każdy z klubów ma swoich przedstawicieli w prezydium Rady Miasta, my jednak popieramy tutaj działania kolegów z Platformy i koleżanek, więc liczymy na to, że pan Krzysztof dobrowolnie zrezygnuje, żebyśmy nie musieli tego głosować. No a to prawda, że to jest początek do jakichś większych zmian w Radzie Miasta, bo słyszałem taką teorię, że najpierw Kawałko, a potem Ociepa. Pierwsze słyszę. Pogłoski. Dokładnie tak, ale dosyć interesująca pogłoska. No szczerze mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę i do mnie jeszcze taka informacja nie trafiła, żeby przewodniczący Rady Miasta, pan Marcin Ociepa, miał być gdzieś tam usunięty ze swojego stanowiska, ze swojej funkcji. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Marcin Gabiec, Rady Mniejszości Niemieckiej, szef klubu Mniejszość Niemiecka, nasz samorząd. Żegnamy się z słuchaczami na FM, ale zostajemy w internecie i DAB+. Panie radny, takie pytanie. Macie swoje własne wnioski do budżetu? Mamy. Jakie? Panie redaktorze, jest ich 152. Mieliśmy ich ponad 300. Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo i spotykając się razem z klubem, dyskutowaliśmy długo na temat wniosków, jak w ogóle je przedstawić. Część z wniosków, które wpłynęły, bo pozyskiwaliśmy jakby od mieszkańców bezpośrednio. Część z wniosków żeśmy skomasowali w jeden, bądź porozkładaliśmy tak, żeby było dla wszystkich, dla wszystkich dzielnic, żeby tak naprawdę coś wypracować. Staraliśmy się wybierać najpilniejsze sprawy, które są do załatwienia w mieście Opolu, tak naprawdę na już. No i tych wniosków w sumie złożyliśmy takich najistotniejszych, w naszej ocenie 150 bodajże 2, jak się nie mylę. To są przeróżne, pomijając sprawy typowo infrastrukturalne, remonty dróg, chodników, infrastruktura. Zależy nam również na tym, żeby w Opolu chociażby odrestaurować cmentarz przy ulicy Wrocławskiej. To jest jeden z wniosków. A jeżeli tego nie da się zrobić i nie ma na to środków, to żeby przedstawić chociażby plan, harmonogram tego, co się będzie działo na cmentarzu w wieloletniej prognozie finansowej. Mówimy nie tylko o wykupie kaplicy, ale mówimy kompleksowo o zabezpieczeniu tego terenu przed dewastacjami, wandalizmem. Mówimy o tym, że jest on wizytówką. Tak naprawdę każdy mieszkaniec województwa polskiego, powinien być, który jedzie do Karolinki, no, patrząc po jednej ze stron, no, ma trochę nieciekawy obraz i chcemy to zmienić. A jest jakieś takie forum, jakby to nazwać, tych nowych dzielnic przyłączonych do Opola, ale też tych starych dzielnic przyłączonych w poprzednich dekadach, ale nadal mających charakter wiejski. Bo to macie jakieś tam wspólne interesy. Tak, mamy wspólne interesy. To nie znaczy, że się nie spotykamy. Przedstawiciele Rady Miasta są radnymi dzielnic. Radni dzielnic bardzo, bardzo często kontaktują się z nami w przeróżnych tematach, które ich bolą i tutaj dyskusja się toczy. Powstały nowe rady dzielnic w mieście Opolu i te rady dzielnic również mają tworzyć pewne takie nowe struktury, gdzie ta dyskusja się będzie toczyła. No, pamiętajmy o tym, że to będzie 28 osób, 28 przewodniczących rad dzielnic, 28 przewodniczących zarządów dzielnic. No to już jest jakieś grono, z którym można rozmawiać. Myślę, że i tak
dzielnice, które są typowo charakteru takiego wiejskiego, utrzymają i utrzymują kontakty ze swoimi sąsiednimi dzielnicami, ponieważ mają wspólne interesy. Chociażby. Dla nich rozszerzenie Opola jest pewną szansą, tak? Bo jakby dochodzą podobni wyborcy, tak? Czy dokładnie podobni tak. To jest, mieszkańcy. To jest nie tylko szansa, ale można na tym tak naprawdę skorzystać w postaci tego budżetu inwestycyjnego dla rad dzielnic w kwocie 100 tysięcy. Tam można chociażby przeznaczać te środki na dokumentację, która jest dosyć istotna przy realizacji chociażby sporych inwestycji na terenie dzielnicy. Niekoniecznie jedna rada dzielnicy musi realizować dane zadanie. Być może będzie dochodziło do takich sytuacji, że w przyszłości rady dzielnic będą się łączyć. To też jest dosyć prawdopodobne, aby... Czyli dzielnice by się łączyły po prostu. Tak, dzielnice się będą łączyć, aby mieć po prostu większe budżety. I z tego, co wiem, jest taki pomysł, że dzielnice, które się połączą, będą miały tak zwane bonusy finansowe. To na koniec. Optymistyczny scenariusz dla tych nowych dzielnic. Ilu radnych chcielibyście mieć? Dla nowych dzielnic czy nowych okręgów? Nowych, no dobrze, niech będzie nowych okręgów, ale tu chodzi o to, że no, okręgi mają tym dzielnicom dać szansę. My tutaj nie mówimy o kwestii takiej, że chcielibyśmy. My stawiamy tutaj na to, żeby rzeczywiście miasto było tak ułożone, tak skonstruowane, aby każdy miał równe szanse i mógł się odnaleźć nie tylko w Radzie Dzielnicy, ale i w samorządzie miasta. Więc chcemy, żeby do tego doszło. No relacja z dzisiejszej... sesji Rady Miasta, oczywiście na antenie Radio Opole. Naszym gościem był dzisiaj radny Marcin Gambiec. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Poglądy i osądy.